Kolejna robocza rozmowa z Michałem Kołodziejczakiem, liderem polskiej wsi. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Jestem zaskoczony. W środkach społecznego przekazu pojawiają się tego typu informacje, że drogie nawozy oznaczają drogie zboże, że drogie zboże oznacza, że mąka będzie droga, a chleb będzie po 10 zł. Rewelacja! Jak oni do tego doszli? No, panie Krzysztofie, można się tak pośmiać z tego, bo kiedy polscy rolnicy, czy my jako Agrounia i pan w swojej gazecie, my mówiliśmy, pisaliśmy o tym, że będą takie problemy, to wiele osób przychodziło obok tego wszystkiego i tak szli dalej, myśleli, że głupoty opowiadają, straszą tylko. I jednak stało się całkiem inaczej. Dzisiaj każdy zdał sobie sprawę, że wysokie koszty produkcji, zmniejszona produkcja, brak produkcji żywności w swoim kraju powoduje niebezpieczeństwo, wysokie ceny, brak dostępności produktów. Dla nas z jednej strony to jest coś normalnego, a nienormalne z tej strony jest to, że w ogóle takie coś ma miejsce. Ale wiele osób faktycznie jest zszokowanych. Ja myślę, że to było, że te nasze ostrzeżenia Agrounii, innych związków zawodowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, czy też nasze, były traktowane jako takie typowe chłopskie narzekanie, że za tym narzekaniem kryje się po prostu tak zwana chłopska pazerność, a nie fakty. I to jest ważne, co pan mówi, bo dzisiaj, kiedy my mówimy, jakie trzeba zrobić rzeczy, to też mówią, wy tylko potraficie narzekać, wy tylko potraficie mówić, co wam dać, a my dzisiaj mówimy też jasno, że chociażby trzeba zamrozić spłaty kredytów niektórych, zamrozić stopy procentowe, tych kredytów, które były brane na produkcję żywności, bo gospodarstwa upadną, wtedy nie będzie odpowiedniej produkcji, bo będą tarapaty, bo będzie rosnące zadłużenie i dopiero później będzie jeszcze większa ta z jednej strony spirala zadłużenia, a z drugiej strony nakręcająca się spirala drożyzny i też mówią, że tylko narzekamy, a my mówimy jasno, że trzeba zrobić wszystko, żeby uratować w Polsce te gospodarstwa, które jeszcze zostały. Ale też jest to odbierane, tak jak pan mówi, na takie zwykłe chłopskie narzekanie i jak to nam niektórzy wmawiają, daj, daj, daj. My nie chcemy, żeby nam dali, tylko żeby dla całego społeczeństwa, żeby to wszystko zostało. Ja wiem, że rząd ma trudności, kasa jest pusta, ale jest prosty wybór. Albo wspieramy polskich rolników, albo kupujemy drogą zagraniczną żywność i tym samym wspieramy zagranicznych rolników i uzależniamy się od importu. No, to jest najkrótsza droga do dramatu i tak naprawdę wiele rewolucji na świecie, od czego się zaczynało? Od tego, że nie było żywności w normalnej cenie, że nie było dostępu do tej żywności. Przecież to można wiele takich przykładów podawać. I myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co będzie, jak za chwilę dużo ludzi mówi o tym chlebie za 10 zł, ale mało ludzi mówi na przykład o maśle, które może kosztować zaraz też sporo więcej, bo będzie mniej mleka, bo nie będzie paszy, bo nie będzie tego, bo nie będzie tamtego. I tu mamy mleko, masło, nabiał. Tutaj mamy mięso, które też może być bardzo drogie. I tak niektórzy nie patrzą poważnie na wiele tematów po kolei, tylko na jeden i mało tego. Jeszcze później myślą, że to rolnik na tym zarabia. A dzisiaj cena mleka jest wyższa niż rok temu, ale czy jest aż tak duży zarobek na tym, jakby się mogło wydawać przy rosnących kosztach produkcji? No to też trzeba zadać sobie to pytanie. Ale powiem panu też, że takie, że presja na zwyżkę ceny przez producentów i przez zakłady przetwórcze jest tak duża, że biedne wielkie sieci handlowe będą musiały podwyższyć ceny na półkach. No, to są organizacje charytatywne chyba, że one tak, tylko presja, a tutaj chyba nic nie zarobią. To może się złożymy na wielkie sieci handlowe. No, myślę, że niedługo, jak oni będą tak narzekać, to takie składki, zrzutki będą potrzebne, bo według nich to ciągle mają dokładkę. Ja zresztą widzę czasem, jak firmy, z którymi handlujemy my, czy moi koledzy, moi znajomi, ludzie z Agrounii, oni mówią, Michał, oni ciągle narzekają, że oni muszą dokładać, oni nie mogą nam zapłacić, bo to jest właśnie chyba to, że nie ma takiej szczerej i otwartej rozmowy między pośrednikiem, handlowcem, producentem, klientem tym końcowym, czyli sklepem,
jak to może wyglądać? Tylko tak się każdy nauczył przeciągania liny. To nie każdy, to jest monopol, przewaga. No. Duże pieniądze na reklamy i tak zwaną propagandę, czyli PR, wyłożone przez wielkie sieci handlowe, zawsze zakrzyczą chłopów. Zawsze zakrzyczą chłopski gros. Panie Krzysztofie, teraz mi dał pan, przypomniał mi pan jedną rzecz. Wczoraj rozmawiałem z kilkoma firmami, które zajmują się reklamą. I mówią tak, no bo już też znają mnie, współpracujemy. I mówią, Grupa Azoty zamawia tak dużo reklam, różnego rodzaju, billboardów, kampanie informacyjne. Oni mówią, nigdy nie zamawiali takiej ilości. To jest też niesamowite, że na chłopie można zarobić z każdej strony. Ze strony dostawcy, nawozów, oprysków, środków ochrony roślin i klient. Ja nic nie mam przeciwko kampaniom reklamowym. One są niezbędne w współczesnym świecie. Ale no, żeby były promocją, objęte przede wszystkim promocją tą PR-owską, tak, tego typu komunikaty. Nawozy tanieją, wszystko tanieje. Rolniku zapraszamy do nas. No bo to jeszcze o to chodzi. Co tam będzie reklamowane i na czym ta kampania się skupi? A mam też takie pytanie przedświąteczne. Czy wśród kolegów pana w Agrounii, rolników i takich bliższych i dalszych, będzie tak zwane kiełbaska i bocek ze swojskiej świni, czy będą musieli z biedry kupować promocji wieprzowinę, żeby coś swojskiego zrobić? Żeby nie było, że jestem takim pesymistą, to powiem tak. Jeszcze niektórzy mają i będą mieli swojską. Jeszcze. Bo ja pamiętam kiedyś, no to święta kojarzyły się z tym, że przywoziło się od sąsiada, przynosiło, robił, zabijał świnie. Dzisiaj nie ma. Nie zabijał, ona na siekierozę umierała. No tak. Albo, a teraz co się robi? Teraz się kupuje w markecie, opalane jakimś tam zadymiaczem, że niby jest zadymione, dobrze uwędzone. Albo zamawia się w internecie z drugiego końca Polski, bo jeszcze ktoś tam robi i przysyła. Coraz mniej tego jest niestety. Coraz mniej. Mam takie pytanie. No ta cała karuzela z dopłatami do nawozów. Raz są, potem nie ma, znowu są. Ja takie odczuwam, że coś jest nie w porządku na linii Ministerstwa Rolnictwa, wicepremier Kowalczyk, a nasz komisarz Wojciechowski, wspaniały. Czy oni się dogadują, pana zdaniem? Bo moim zdaniem nie. Wie pan, dobry obserwator, tak jak pan, to już od dłuższego czasu widzi, że coś tam nie zgrało się, a te ostatnie wydarzenia na temat nawozów to już pokazały eskalację tego konfliktu, bo ja nie wierzę, że komisarz, który miałby taki normalny, roboczy, ciągły kontakt z rządem, z którego tak naprawdę się wywodzi, nie ostrzegłby, zmieńcie, zróbcie tak jak trzeba. I my jako Agrounia pierwsza powiedziała o tym, że to jest wynik konfliktu, brak tych pieniędzy, bo ja nie wierzę, że polski rząd zrobiłby coś specjalnie, żeby tych pieniędzy nie było. Bo można popierać, nie popierać, zgadzać się, nie zgadzać, no ale ja nie wierzę, żeby zrobili coś w tą stronę. Ale tutaj oś konfliktu jest jasno narysowana i wytyczona. Zielony Ład. Komisarz Wojciechowski to jest człowiek, który bardzo promuje zapisy Zielonego Ładu, czyli zmniejszanie produkcji żywności, pójście w stronę takiego, z jednej strony robienia z rolników takich skamieniałych, bardziej podobnych do Flintstonów niż do nowoczesnego rolnika, i obok takie wielkie gospodarstwa, które będą miały zaraz po kilka tysięcy hektarów. I tutaj polski rząd też powiedział to, co Agrounia mówi już od pół roku, że Zielony Ład musi zostać wstrzymany, spowolniony, wprowadzany z większą rozwagą. I z informacji, które my dostajemy, okazuje się, że komisarz Wojciechowski dostaje mocno po głowie za to w Unii Europejskiej, że rząd, który tak de facto jest jego matecznikiem, mówi takie rzeczy, że chce formacja polityczna. Formacja polityczna, tak. Że jest to mówione i tutaj jest pokazanie, no tutaj trzymajcie rękę na pulsie z tym Zielonym Ładem, bo ja wam tutaj pokażę, tu coś wstrzymamy, tu coś zrobimy. I kto za to wszystko zapłaci? Dla komisarza Wojciechowskiego bardziej bolesne jest uderzenie ze strony brukselskich biurokratów niż ze strony polskich rolników,
i swojej formacji politycznej. Tak można domniemywać. Na to wychodzi. Zwrócił pan uwagę kandydatowi na premiera, Donaldowi Tuskowi, co do ASF-u i dalszych niekonsekwencji jego polityki rolnej, gdy był premierem. No panie Krzysztofie, ja mogę tu przywołać tylko dwie daty. Końcówka roku 2014, kiedy Donald Tusk mówi, to jest opisywane szeroko w mediach, że ASF w Polsce nie grozi, zachorowały dwa dziki, nie ma w ogóle obaw, że to się przeniesie do gospodarstw i tutaj mamy już pierwsze przyczyny tego, co dzisiaj się dzieje, czyli zbagatelizowanie tego, co działo się na całym świecie i wszyscy wiedzieli, że jest problem. Donald Tusk wtedy mówił, nie ma takiego w ogóle problemu. I to był rok 2014, brak działań. I my, robiąc konferencję pod Wrześnią, chcieliśmy pokazać, panie Donald Tusk, trzeba pogadać o tym wszystkim, co się dzieje. Pan musi działać, aspiruje pan, żeby być premierem, tak jak pan tutaj wspomniał. My mamy głos polskiej wsi i my nie chcemy się zapisywać do Platformy, ale chcemy, żeby ludzie z każdej formacji politycznej zdawali sobie sprawę z tego, jakie są dzisiaj problemy, a nawet nie tylko problemy, a wyzwania polskiej wsi. Zadzwonił przynajmniej jakiś doradca od Tuska i zaprosił na rozmowę, bo wiadomo, że trudno się będzie dopchać do byłego premiera. Panie Krzysztofie, tak szczerze, zadzwonił. Ja osobiście wysłałem maila z biletem do Brukseli, który kupiliśmy. Nikt nie zadzwonił, nikt nie odpisał, nikt nie odpowiedział. Mało tego, nie chcę tutaj strzelać nazwiskami, bo mam do tej osoby pewien szacunek, ale na jednej z komisji rolnictwa usłyszałem, my i tak nie mamy czego szukać na wsi. Oni i tak nie mają czego szukać na wsi, więc po prostu po co? No ale trzeba ten tani chleb obiecać. No, kto zapewni tani chleb? I kiełbasę. I kiełbasę. No, nie tylko wyborczą. No tak, tylko że tutaj jest taki, już nie chcę wchodzić w tematy polityczne, ale Platforma ma taki chyba z sobą problem, że te tematy polskiej wsi dla nich są takie zbyt błahe, zbyt mało poważne, obciachowe. Zbyt mało eleganckie, tak, bo to tak. Gnój zawsze. No coś nie tak, ta polska wieś zawsze aspirująca do czegoś więcej, ma mniej i tak w tych oczach ich jesteśmy widzeni po prostu. Może pan powie kilka słów o dzisiejszej konferencji, bo przyszedł pan do redakcji po bardzo ciekawej konferencji. Tak, no co ja mogę powiedzieć? Ludzie sprzedają jabłka, ludzie, rolnicy po 55-60 groszy za kilogram. W sklepie 3-3,50 i niech one kosztują tyle, co mają kosztować. Tylko dlaczego rolnika wyzyskiwać? Jabłka przemysłowe też tyle samo, co te delikatesowe. Kosztują. Straszna sytuacja, ale ma na to też wpływ kilka takich złych czynników i tutaj mam duże pretensje do obecnego rządu, do jednego z wiceministrów, który powiedział, że będą dopłaty do jabłek, rolnicy dostaną. I na drugi dzień po tej informacji wszystkie przetwórnie wstrzymały zakup, opuściły cenę w ciągu jednego dnia wszyscy o 10 groszy, bo w kuluarach tych firm, czy na korytarzach biurowców i w halach mówi się, że i tak państwo dopłaci, to my możemy opuścić. I to taka nieroztropność, bo taki program powinien być przygotowany, dopięty na ostatni guzik, dogadany z wszystkimi stronami i pach, idziemy. Nikt nie jest stratny, a tutaj też my nawoływaliśmy, żeby UOKiK zadziałał bardzo szybko, bo takie opuszczanie ceny w ciągu jednego dnia, wstrzymywanie skupu, nierealizowanie tych wcześniejszych umówionych dostaw, po prostu śmierdzi na odległość. Ma na to wpływ wiele czynników. Embargo białoruskie bardzo mocno się odbiło, ale też zmonopolizowany rynek krajowy, ten spożywczy, czyli supermarkety, a z drugiej strony firmy przetwórcze. Tak jak dzisiaj powiedział mój kolega Sebastian Anyszkiewicz, działacz agrouni spod Grójca, mówi, Niemiec chce, żeby jeszcze mu dziękować za to, że kupi od Polaka jabłka, bo wielką przysługę zrobi, bo na tym zarabia, to jeszcze on nas wybawca. No tak się tu poprzestawiało niestety, ale to jest według mnie duże zaniedbanie, że dbamy bardzo mocno o stronę gospodarczą swoich gospodarstw, nawet chociażby o grupy producenckie, a nie mamy ciągle mocnego, wystarczającego zaplecza związkowego. Ja to powiem, bo to nawet związek to jest pewna polityka, bo to nie partia, ale polityka. Tego zaplecza politycznego, które, tak jak my mówimy, tu trzeba rozmawiać z Donaldem, tu trzeba z Jarosławem, tak mówię,
Oczywiście w cudzysłowie to wszystko, tu trzeba rozmawiać jeszcze z kimś innym, tutaj z Władysławem, tutaj z Szymonem, z wszystkimi. A my mamy trochę też taki kompleks, że jak z jednym rozmawiamy, to już drugiego wyłączamy. I co to? To każde gospodarstwo nawet wie, że często musisz mieć dwóch klientów na dany towar, żeby jeden się nie poczuł zbyt pewnie. I tak samo w każdej branży. Na zakończenie życzę wszystkim rolnikom związanym z Agrounią, a również i też naszym czytelnikom tygodnika poradnika rolniczego, swojskich, zdrowych, rodzinnych świąt, no i tej chwili zapomnienia i pociechy przy stole. Panie Krzysztofie, ja w imieniu wszystkich rolników dziękuję i też w imieniu wszystkich naszych działaczy, wszystkich rolników składam panu, na pana ręce najlepsze życzenia świąteczne dla całej redakcji tygodnika poradnika rolniczego. Ja się spotkałem z takim czymś, że jak tutaj do was wchodzę, to niektórzy mówią, że jestem średnio raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I tu jest taka domowa atmosfera, więc życzę też u każdego w pracy, w gospodarstwie, w tygodniku poradniku rolniczym, żeby ta domowa atmosfera ciągle trwała. Dziękuję. Weź udział w konkursie Rolnik Zawód Wielkiej Wagi. Do wygrania ładowarka Weidemann. Szczegóły na konkurs.pwr.agro.pl. Dla naszych czytelników mamy dodatkową nagrodę. Zbiornik do RSM. Zapraszamy.